Siemanko, Kuba Stemplowski z tej strony, dzisiaj moim gościem Mielski, siemano. Cześć, witam serdecznie. Na początek takie nietypowe pytanie, mrugasz oczami? Mrugam. Pytam, bo oglądałem klip do GNR i przez cały klip tam chyba nie ma ani jednego mrugnięcia. To celowy zabieg był, czy... Ja być może. nie skupiałem się na tym, żeby nie mrugać oczami. Tak to wyglądało. Pizgaliśmy ujęcia, może trafiły się akurat takie ujęcia, może Patro wybrał akurat takie ujęcia, gdzie nie ma mrugania, bo jednak tych ujęć było sporo, ale nie było to celowe, jak gdyby. Jak rozmawialiśmy półtora roku temu bodajże, to mówiłeś, że to było przy okazji drugiej płyty, mówiłeś, że masz nadzieję, że uda się złapać systematyczność w tworzeniu. Chyba się udało. Udało się... W moim przypadku na pewno, bo dość szybko nagrałem płytę z Patro, tylko te wszystkie inne zabiegi promocyjne to były czasochłonne, ale ja jak gdyby zapierdoliłem bardzo szybko tą płytę, więc wydaje mi się, że tak, no. Regularnie staram się coś tam pisać, nawet kupiłem sobie zeszyt, tylko później przyjechałem do Wrocławia i go zgubiłem. We Wrocławiu giną rzeczy. Tak, no, nagrywaliśmy zwrotkę i... Skończyło się to zgubieniem rzeczy paru. Tak odnośnie komentarzy trochę pod singlami. Czym Miejski Patrol będzie się różnił od poprzednich albumów? Patro. Czyli bitami. Na pewno. Też ja może momentami trochę luźniej sobie nawijam i nie jest to takie... Nie wiem, jak to nazwiedzieć, podniosłe, wiesz co chodzi. Czasami są takie po prostu numery luźniejsze, jak Dach na przykład, który... No nie miałem wcześniej jakiejś takiej kawałka melanżowego, powiedzmy. Więc na pewno tym. Też ja troszeczkę zacząłem może fajniej składać, tak mi się wydaje. Skupiam się bardziej na tym, żeby to brzmiało trochę bardziej zaawansowanie, bo wcześniej niby też coś składałem, ale zazwyczaj tylko ja to słyszałem, kurwa, a teraz... No staram się tak, żeby było słychać, że nie jest to napisane po prostu na kolanie. Także nie wiem, no ja, wiesz, no nie jest to inna płyta, nie zmieniłem stylówki. Patryk też jednak cały czas w określonym stylu pracuje, więc na pewno różni się klimatem bitów, no nie? No i to jest duża różnica i tak. Wiesz, inne bity inaczej się nawija. No właśnie, ale do zarzutów odnośnie twojej nawijki, bo takie się też tam pojawiają w komentarzach pod YouTube'em, chyba masz spory dystans, bo tam komuś na pytanie, ile można nawijać, to samo odpisałeś, że według badań między 5 a 6 płyt. No tak, bo uważam, że w rapie generalnie bardzo dużo osób nawija to samo. Myślę, że wręcz większość. Tylko, kurwa, do niektórych się ludzie przypierdalają, a do innych nie. Umówmy się, jasne, że ktoś tam sobie zrobi jakiś kawałek odkrywczy, jakiejś historii, kurwa, niezwykłej, która się skończy tajemniczo, albo tak, że będziesz mówił, wow, o Jezus Maria, ale wymyślił temat. Ale głównie jednak rap bazuje na prostych tematach i to często jest powielane. Wiadomo, że możesz nawijać kawałek o hajsie i ująć go w totalnie inny sposób niż ktoś wcześniej, nie? To... Na tym to polega i dlatego mam trochę z tego beczkę, że ktoś mówi, kurwa, a ten znowu o tym samym. No, my na to mówimy styl jakiś, konsekwencja, no w taki określony sposób mówimy, nawijamy o pewnych rzeczach i nie uważam, żeby to było coś złego, nie? Mówiłeś też, jak wtedy rozmawialiśmy, że druga płyta była lepsza od pierwszej i taki też był odbiór. Ta płyta jest... Według ciebie lepsza od płyty drugiej? Jakby cały czas zostając no, w tym klimacie muzyki, jednak dalej się rozwijasz. Ciężko mi powiedzieć, bardzo ciężko mi powiedzieć, bo jest to przede wszystkim inna płyta z innym producentem i jeżeli ktoś sobie zestawi te dwa albumy, to myślę, że jednak punktów wspólnych będzie bardzo mało. Mój pseudonim, drugi człon, będzie łączył te dwa albumy. Więc bardzo ciężko. Wydaje mi się, że to bardzo fajna płyta. Nie wiem, czy lepsza, bo nawet się nad tym nigdy nie zastanawiałem. I tak ludzie to sobie sami ocenią, no nie? Czy to będzie lepsze, czy to będzie gorsze. Dla mnie jest to po prostu dobry album, fajny album. Inaczej bym tego nie puszczał. Kumam. Jeszcze chciałem zapytać odnośnie jakby całego tego brzmienia, które
No tak potocznie wrzuca się do worka z nazwą Truskulowe. Ale chyba teraz jest lepszy czas na tego typu brzmienia niż, nie wiem, dwa lata temu na przykład. Tak mi się wydaje, że trochę, wiesz, to co jakby jest zrozumiane pod pojęciem New School, czyli to robienie trapów w kółko, trochę ludzi zaczyna męczyć. Jednych tak, innych nie. Więc myślę, że jeszcze nie męczy do tego stopnia, żeby artyści zaczęli wracać jakoś chamsko do tego. Wiadomo, że są takie przypadki, że wychodzą dwa albumy New Schoolowe, później ktoś mówi, dobrze, czas wrócić do korzeni, zrobimy korzenny album. Czy to jest wywołane tym, że w tej chwili jest lepszy moment dla takiej muzyki? Nie sądzę, nie? Po prostu dla mnie to wynika z tej rzeczy, o której zawsze mówiłem, czyli do takiej muzyki mi się lepiej buja banią i każdemu, kurwa, raperowi lepiej się buja banią, bo to, kurwa, jest rytmiczne, stary, gibasz się, to jest prosta muzyka, wiesz, o co chodzi i nie wiem, no, ci ludzie po prostu naturalnie wybierają, nie chcą robić, kurwa, płyty kolejnej, gdzie trzeba będzie skakać, będzie trzeba się wyścigować, kurwa, z bitem, wiesz, i tęsknią za czymś, co robili wcześniej, no nie, myślę, że jeszcze nie jest tak na pewno, żeby Truskul przyciągał, kurwa, i sprawiał, że trzeba takie płyty robić, nie, bo kto będzie chciał, ten zrobi, a nie ma jeszcze mody na to. Kumam. Płyta Mielski Patro miała powstać 2007-2008? No, dawno, dawno, tak. Coś czemu takiego wtedy nie powstała? No, ja mieszkałem w Olsztynie. Nie wiązałem jakichś wielkich nadziei z rapem. Pamiętam, że nagrałem dwa numery, które gdzieś tam leżały. Nagrałem rap. I nagrałem Jest. Jest nawet jeszcze później nagrywałem na konkurs Radia Voodoo. To była edycja, w której wygrał Zeus. Ale ciężko mi było znaleźć studio w Olsztynie. Ostatecznie nagrywałem to w jakiejś szafie u znajomego i brzmiało to tak chujowo, że nawet tego nie wysłałem. I wtedy już mówię, dobra, pierdolę, nie nagrywam. Też dużo innych rzeczy się napatoczyło równocześnie, więc ja sobie ogólnie podziękowałem. A jak do tego wróciłem, to odsłuchując rzeczy, które nagrałem, powiedziałem, kurwa, no niekoniecznie może to jest fajne i tak dalej. Później rap wleciał w końcu na Lavoramę, bo miałem być tam w innym kawałku, do którego totalnie nie potrafiłem się, kurwa, dograć, bo był on, to był kawałek, czy to coś zmienia, że nie wożę się na felach, bo może się wożę na felach. Usłyszałem to i mówię, no fajnie, dajcie coś innego. A że było mało czasu, to wrzuciliśmy rap, Jest, później udostępniliśmy jakoś tak sobie bez powodu i ja wydałem dwa albumy, gdzieś tam cały czas był kontakt z Patro. Pomyślałem, że fajnie byłoby to zrobić, nie? Mając jeszcze nadzieję, że ktoś może kojarzyć, że taka płyta miała kiedyś wyjść, nie? Wiadomo, że to już w tej chwili to jest, kurwa, 18 osób, ale no fajnie by było to zrobić. Ja też chciałem sobie troszeczkę, nie wiem, odetchnąć, kurwa, wiesz. Zostało coś z tego szkieletu sprzed 8 lat na tym albumie? Totalnie nic. Czyli całość zupełnie od początku, tak, od nowa. No dobra. Tego nawet, Patro nawet nie miał tych rzeczy, które nagrywałem, ja miałem tylko, nie? A te numery, o których mówiłeś, no rap na Lavoramie, a Jest, było wrzucone luźno. Tak. Będzie na albumie? Nie. Nie ma w ogóle już tego numeru? Puściliśmy go chyba z 2 czy 3 lata temu. Czy my nawet nie wiem, czy my go puściliśmy, czy on wyleciał, bo DJ Tort później był zły jeszcze na nas, że coś tam było krzywo i że jak my to puściliśmy i chyba my tego nawet nie puszczaliśmy oficjalnie, tylko to jakoś wyleciało. Chyba wyleciało, a później poszło przez kanał normalnie. Przez kanał poszło w wersji z Mimi Manu. A my tego nie puszczaliśmy znikąd, to po prostu wyszło skądś. Ale na płycie tego nie będzie, bo wiesz, no kurwa, po co? Nagraliśmy 14 nowych numerów, czy 15, czy 16. I nie ma powodu chyba. Może, nie wiem, kurwa, na wosk sobie to wrzucimy, czy coś, jak będziemy coś takiego robić, jako taki bajer, ale na płytę nie. A jak ta płyta powstawała w ogóle? W sensie, bo klipy widziałem, że były kręcone w Kanadzie. Część. Jakby bo nie wszystko. Gdyby nie rap, akurat był kręcony w Warszawie,
tam był pewien określony pomysł na ten klip. Ostatecznie nie został on zrealizowany tak, jak chcieliśmy, bo byłoby to za dużo jebania, więc zrobiliśmy taki prosty klip, żeby wrzucić. I Dach był kręcony w Sopocie u mnie. A reszta rzeczy, które wyszły, czyli Trójka lub Wyjdą, są już kręcone w Kanadzie. No byliśmy tam 6 czy 7 dni i skupiliśmy się na tym, żeby nagrywać nowe numery jakieś, bo wiesz, przyjechałem, Patro puszczał nowe bity, to coś tam fajnego się wymyślało, a... No i kręceniu klipów, więc nie było tam zwiedzania, chuja zobaczyłem tego Montrealu, nie? Jeździliśmy do studia i kręcić, do studia i spać, nie? A płyta powstawała tak, że Patro mi wysłał jakieś paczki, 3 takie, które miały po, nie wiem, 50 bitów i ja sobie wybierałem, później zmieniałem. Zresztą z Patrykiem tak jest zawsze, że nagrywasz na jeden bit, później on ci go zmieni, a na koniec jeszcze ci cokolwiek w ogóle kurwa wytnie ci. On mi na przykład regularnie przedstawia drugą zwrotkę z pierwszą. Ja mówię na przykład, stary, ale to jest kurwa historia. Pierwsza zwrotka to jest początek historii, a druga to jest koniec, wiesz. A on mówi, nie, stary, nie, tak brzmi lepiej. Druga jest lepsza, będzie pierwszą, nie? Także... No jest to ciekawe, nie? Rymkowi kiedyś upierdolił wers na koniec, bo powiedział, że mu się nie podoba. Chwiałkowi regularnie obcina skrecze, bo mówi, że za długie. No kurwa, se robi, nie? Jak wiesz. Współpraca z nim nie jest łatwa. Nie jest, jest zabawna na pewno. Jest bardzo zabawnym typem. Bardzo luźno traktuje muzykę. Może to jest też dobre. Jak ja byłem w Kanadzie... Nie mam czegoś takiego, że kurwa potrafię, nie wiem, wyjść sobie do parku, usiąść się na ławkę i pisać kurwa teksty i rapować pod nosem, bo czuję się jak jakiś bałwan, więc robię to w domu. A tam, nie wiedzieć czemu, robiłem tą opcję, że chodziłem pod jakiś most i pisałem jakieś teksty, bo się budziłem za szybko i nagrywaliśmy to od razu. Więc o czym ja mówiłem, to chuja. O Patro i współpracy. No i co? Że łatwo nie jest. No nie jest, nie jest. On jest mega perfekcyjnym typem. Wszystko musi być dopicowane, nawet jakaś grafika, która nie zmienia niczego, musi być totalnie dojebana, rzeźbiona tydzień, poprawiana. Ja to szanuję, ale wiesz jak jest. Też nagrałem ten album w jakimś tam terminie i chciałbym go puścić. I Damian był dobry wtedy. Wiadomo, na przykład Trójka była pod totalnie innym bitem i zmienił ją na zajebistrzy. Parę numerów też jakieś tam zmiany porobił, które wyszły na dobre. Tylko no mówię, no to jest kosztem czasu, nie? Ja mogłem... No właśnie płyta na początku była, no bo pierwszy singiel w ogóle sierpień zeszłego roku. I płyta była zapowiadana teoretycznie pod koniec 2014 roku. Tak było napisane gdzieś tam w informacjach prasowych. A to nawet nie wiedziałem. Wydawało mi się, że nigdzie nie dawaliśmy żadnych dat, ale być może tak było. Bo problem jest na tym, problem polega na tym, że wiesz, my nagraliśmy wokale w maju 2014. Później pojechaliśmy w listopadzie bodajże do Kanady. I dograłem jeszcze 2 numery, więc dla mnie gdzieś tam ten 2014 albo styczeń nawet 2015 był realny. No ale jak to bywa, no. Trzeba pewne rzeczy spełnić. Też Patryk nie ma zawsze czasu, bo wiesz, jest mega zarobionym typem. Zarobionym. Zapracowanym. Ma sporo fuch na boku, więc nie zawsze może sobie siadać i zmieniać bity, miksować to, ogarniać klipy, bo tak naprawdę wziął na siebie bardzo dużo, bo też wideo. Więc ja to rozumiem i wyjdzie to trochę później. No. No ale to ze względu z powodu tego perfekcjonizmu, Patro, głównie? Chyba tak. Wiesz, też my nie planowaliśmy, puszczając Dach, nie było w ogóle pomysłu, żeby jechać do Kanady, nie? To tak wyszło w pewnym momencie, że mówimy, kurwa, no mamy gościa, który kręci bardzo fajne klipy, więc po co mamy brać ekipę z Polski i robić kolejny klip, kurwa, na schodach albo na PKP, jak możemy się pierdolnąć za ten becel do Kanady i on nam to skręci, wiesz. No tak. Więc to też opóźniło, jak gdyby, wydanie tej płyty, ale...
Już niedługo, więc chuj w to. Dobra, ile klipów jeszcze skręciliście tam w Kanadzie? Skręciliśmy około 13. Klipów? Nie no, materiał wideo. Klipów nie wiem. Dużo tego było. Naprawdę tego było bardzo dużo. I wszystko zostanie wykorzystane na pewno. Plus nakręciliśmy jeszcze jakieś nasze rzeczy, wzięliśmy sobie, wiesz, pamiętnik z wakacji jakiś pewnie będzie też z tego wyjazdu. Dużo tego było, na maksa. No, kręciliśmy wszystko, co się dało. No to jak już skręciliście, już były trzy klipy, tak? Dobrze liczę? Aha. No, to jeżeli jeszcze nakręciliście, to połowa płyty gdzieś pewnie wyjdzie, jeśli chodzi o obrazki. Pewnie tak. To sporo. Ale nikt nie mówi, że będzie to wychodziło po płycie albo przed płytą. Co ja powiedziałem, kurwa? Przed płytą. Nie na zasadzie, że będzie premiera i powiedz, kurwa, 7 numerów wyszło w klipach, fajnie, że wychodzi 6 następnych, nie? Więc jakoś tak to rozegramy, żeby było fajnie. Plus tak jak mówię, no to są rapówki jakieś, wiesz, rzeczy, które powychodzą sobie. Klipów myślę, że będzie jeszcze, nie wiem, 3? Może, nie, myślę, że 3 chyba. Na początku marca napisałeś na swoim fanpage'u, że już jesteś po odsłuchu masteru. Tak. Czy już jakby można konkretnie ustalić datę premiery? Master znowu się zmienił, bo S i S brzmiało źle. Więc zmieniamy, znaczy ja nic nie zmieniam. Patryk kręci tam gałkami. RB. Brzmiało ogólnie, czy brzmiało, nie wiem, w jednym numerze tylko i... Nie wiem, dla mnie nigdzie tak nie brzmiało. Ale trzeba poprawić. Nie, data premiery jest z końcem kwietnia. Czy już ustalona? Mhm, tylko ja nie pamiętam. Dobra, to tylko mi powiedz jeszcze, bo jakby pogubiłem się trochę przy tych klipach. Będą klipy jeszcze do premiery? Będą. Dobra, czyli trzeba czekać po prostu. Klasycznie pewnie, wiesz, jak będzie preorder, pójdzie klip. Kumam. Dobra, a powiedz mi, o co chodzi? Będzie na albumie? Będzie, zajebisty gość. No właśnie, bo widziałem, że go dość mocno propsujesz. Młody w ogóle gość i mocno go tam propsowałeś u siebie. Wiesz, z tych młodych graczy, którzy tam wyrastają gdzieś z trawy, bardzo mało gości jest takich jak ten typ, którzy idą sobie taką stroną, wiesz, inni lecą w przechwałki, kurwa, w te nowoczesne rzeczy, a on gdzieś tam stoi z boku. Ja znalazłem go totalnie przypadkiem, przeglądając jakieś celuścia internetu i odezwałem się do niego. Okazało się później, że był w Sopocie, bo przyjechał jakoś przed Sylwestrem, więc go zgarnęliśmy z chłopakami jeszcze też. Chyba wtedy był Kuba Knap z ekipą w Sopocie, więc to wszystko się połączyło. Pogadaliśmy sobie. Okazał się bardzo fajnym typem młodym, który kurwa wie, co robi, stary, i no ma stylówkę, wiesz, młody Hades, kurwa, Joey Badass i tak dalej, nie? Zajebiście. Więc jest na płycie zresztą dostał dużo zaproszeń, kurwa, teraz też tam na Sulpicie będzie, na no to ładnie, różnych płytach, więc zajebiście, zajebiście. A u ciebie kto będzie jeszcze, oprócz niego? Będzie jeszcze Rymek, Kuba Knap, Frank Nino i Ortega. I to chyba wszystko. Tak? Tak. Tak, czyli to wszystko. Dobra, a powiedz mi, co z tą okładką z Lego? Nie wykorzystacie jej? Nie, trzeba by ją było jeszcze dopalić, poprawić i... Nie, mam inną okładkę, jako że Patryk ma zajebiste oko, czy to do zdjęć, czy to do wideo. Ma sporą bibliotekę zajebistych zdjęć i na tym ja sobie opieram okładkę. Pewnie to wyjdzie całkiem niedługo, ta okładka. Jest wyjebana, też nawiązuje do 1,5, więc wszystko fajnie się zamyka klamrą. Dobra, to teraz mi powiedz tak w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, że większość rzeczy zarejestrowałeś w zeszłym roku w maju, tak? I w listopadzie dograłeś tak, kilka rzeczy. To rozumiem, że od tego czasu coś się już w głowie urodziło. Jakby, czy nie próżnujesz, nie wiem, robisz luźne numery, czy jakby skupiałeś się cały czas jednak na dopieszczeniu tego materiału, który wyjdzie? Powiem ci, że nie wiedzieć czemu ja w ogóle nie pamiętam, kurwa, co ja robiłem w tym czasie, kiedy czekałem na tą płytę.
sensie nagrałem jakieś zwrotki, ale nagrałem gościnne zwrotki. A swoich zwrotek nagrałem i nagrałem jeden numer, ale już wiem, że on nie wyjdzie. Nigdy. To by było na tyle. A gościnne zwrotki gdzie? Tu i tam. Nie, bo wiesz, o co chodzi. No, później palnę, kurwa, i mi powiedzą, że powiedziałem. No parę zwrotek. Przedwczoraj też nagrywaliśmy, czy wczoraj nawet, jakieś tam zwrotki. Cały czas zwrotki. Ale nie mam żadnego numeru na moją płytę. Wybieram bity. No i wiesz, wybierasz nie bity, muszę dużo myśleć nad płytą. Wybierasz bity od kogo? Od Returnersów. Czyli powrót jakby. Stary, bardzo ciężko jest współpracować z kimś, kogo nie znasz. Albo znasz, ale ciężko się z nim zgadać, jak na przykład Kanada Polska. To są moi kumple, którzy robią wyjebane bity i na chuj ja tam mam szukać gdzieś jakiegoś Krzycha, który fajnie pizga, jak mam najlepsze bity pod nosem. Plus ludzi, do których mogę pojechać i o tym wszystkim pogadać, iść razem do studia, najebać się i robić dalej, nie? Najlepiej. Więc może tam, wiesz, na pewno sobie zrobię jakiś numer, tak jak na pierwszej płycie, nie? Że były jakieś bity jednak nie od nich. Na pewno odezwę się też do Bodziersa. Na pewno odezwę się do jakiegoś, nie wiem, Solpita, do takich moich klimatów, wiesz, trąba, bęben. Ale tam dużo pewnie nie będę poszukiwał jakichś fajnych, kurwa, kocurów bitowych. Bo zrobiłem to przy płycie 1,5, dostałem około 10 paczek od wyjebanych producentów, a później nie wziąłem niczego, bo po prostu, mówię, wiesz, dostałem paczkę od Returnersów i wszystko, kurwa, to zjadało. Więc po co szukać, wiesz, to jest moja stylówka, kumamy się na płaszczyźnie muzycznej i nie tylko, więc na pewno będę z nimi robił dalej. Kumam. Żyjesz. Kurwa, ja nie piję. Kurwa. Znów budzi się mój język, by znowu coś za benzyn, co palą chuj benzyny. No i piękną przebitkę będziemy mieli. To ja mam jeszcze tylko ostatnie pytanie na koniec. Przeglądałem twojego Instagrama. Nie myślałeś o jakimś wideoblogu? Mówię pod kątem filmików, które kręcisz. Ostatnio pojechałem na koncert problemu w Łodzi, bo zajebiście, więc pojechałem też do Torunia dzień później na ich koncert. I się tak nakurwiłem, że zgubiłem telefon i nie mogę już kontynuować mojej działalności komika, kurwa, instagramowego. Wczoraj odzyskałem telefon jakiś tam... Wczoraj odzyskałem jakiś telefon, ale niestety nie dam rady nim kręcić filmów. Myśleliśmy o tym, tylko że ja mam taki, kurwa, poczucie humoru, które kuma naprawdę bardzo mało osób i myślę, że większość ludzi wzięłaby mnie z jakiegoś totalnego dekla. Nakręciliśmy ostatnio, kurwa, zapowiedź płyty, w sensie jakieś tam takie materiały, wiesz, cześć, tutaj, kurwa, ja, preorder niedługo. Zobaczymy, jeżeli to, kurwa, siądzie, bo jest to totalnie głupie, wiesz, jakieś bezsensowne pomysły, jazda furą, jak stoisz w miejscu, wiesz, to może nie wyjść zabawnie dla niektórych ludzi. Ja na przykład jestem rozpierdolony, tak jak na przykład kręciliśmy żaden rap. Dla mnie motyw biegania, kurwa, z jakimś karabinem po lesie, stary, przewalanie się i machanie flagą, to było mistrzostwo świata. Chujowy ze mnie aktor, ale czasami bywam śmieszny. 15 sekund to jest dla mnie optymalna długość, żeby przemycić coś śmiesznego, ale chciałbym, w chuj bym chciał, naprawdę w chuj bym chciał mieć swój program komediowy. Dobra, to ja czekam na program, czekam na klipy i na płytę. Dzięki wielkie. Dziękuję ślicznie. Boom! Podobał Ci się wywiad? Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Sprawdź też ostatnie wywiady.